Koszykarki CCC Polkowice przygotowują się do kolejnego sezonu. Odwiedziliśmy je na jednym z treningów przed wyjazdem na obóz przygotowawczy do Kołobrzegu. Przypominamy, że zespół wyszedł z kłopotów, w których znalazł się po zakończeniu rozgrywek sezonu 2013-2014. 15 lipca drużyna została zgłoszona do rozgrywek Tauron Basket Ligi Kobiet sezonu 2014-2015. Po zakończeniu ubiegłego sezonu nad drużyną wicemistrzyń Polski wisiało widmo upadku. Problemy finansowe okazały się na tyle duże, że bardzo trudno było się z nimi uporać. Najgorsze klub ma już za sobą, budowanie składu jest prawie ukończone, a przygotowania do nowego sezonu idą pełną parą. Teraz jak nigdy polkowickiej koszykówce potrzebne są spokój i mądre decyzje. Ostatnio do drużyny wicemistrzyń Polski dołączyła Aisha Sutherland, 24-letnia silna skrzydłowa ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanka w drużynie wicemistrzyń Polski zamelduje się w Polkowicach na początku września. Sutherland ma za sobą dwa sezony gry na europejskich parkietach. O nowych zawodniczkach, przygotowaniach do sezonu, a także potencjalnym układzie sił w Tauron Basket Lidze rozmawialiśmy podczas jednego z ostatnich treningów przed wyjazdem na obóz do Kołobrzegu z trenerem CCC Polkowice Arkadiuszem Rusinem. Zaczęliśmy przygotowania w polskim składzie, 6 dziewczyn. Myślę, że 4 tutaj nie trzeba za bardzo przybliżać. Agnieszka Majewska, Owczarzak, Szczepanik i Karolina Pust to no, dziewczyny, które przez ostatnie sezony były cały czas kojarzone z tym zespołem. Może nie pokazywały się w dużej liczbie minut na boisku, bo cały czas gdzieś tam są traktowane jako młode zawodniczki. Ja bym to traktował młode w cudzysłowie, bo myślę, że to już najwyższa pora, żeby udowodniały, że mogą grać na parkietach ekstraklasy, a nie być tylko w składzie ekstraklasy. Kolejna dziewczyna, której też chyba szeroko nie trzeba przedstawiać, to Justyna Jeziorna, która praktycznie większość kariery tutaj grała. Epizod teraz Wartego wraca do Polkowic i myślę, że będziemy i ja będę zadowolony i zespół i kibice z tego. Tak naprawdę nową twarzą jest Magda Kaczmarska, która po grze w Lotosie miała kolejne etapy w Rzeszowie i w tamtym sezonie w pierwszej lidze w Lublinie. Bierzemy ją z myślą, żeby pomogła nam na grze przede wszystkim na pozycji 3. Być może będzie też wstawkami wprowadzana na gracza skrzydłowego, na czwórkę. Także to jest charakterystyka tych polskich graczy, z którymi od poniedziałku trenujemy tutaj na naszych obiektach i na ścieżce. Polskie zawodniczki zapewne w większości kibiców są znane, natomiast co do naszych amerykańskich wzmocnień, no to już ta wiedza zapewne nie jest tak bogata, bo nie są to koszykarki, które są szeroko znane z fanom basketu w żeńskim wydaniu. Zatem teraz parę słów na temat tych dwóch Amerykanek, które we wrześniu pojawią się w Polkowicach i będą reprezentować barwy naszego klubu. Czyli jakby tam budowę zespołu rozpoczynaliśmy od kluczowej pozycji, od rozgrywającej i tutaj jakby wybór padł na dziewczynę, która już troszkę polską ligę gra, zna, bo grała i w Gdyni, gra w Rybniku ostatni sezonu Krzyśka Koziorowicza w Szczecinie, także no Ketia Słonier, ten gracz jakoś tam powinien kibicom się kojarzyć i myślę, że zabezpieczy nam i rozegranie, jak i też pomoże na pozycji 2 wtedy, kiedy Dominika będzie mogła pełnić rolę rozgrywającej, bo oprócz dobrego rozegrania też ma dysponuje niezłym rzutem. Kolejne dwie zawodniczki to jest Hall, Amerykanka po uniwersytecie. Długo analizowaliśmy, oglądaliśmy ją. Myślę, że może nam pomóc i na wodzie, i pod koszem, bo z parametrami dziewczyna, ale dysponująca dobrym rzutem z dystansu. I ona najwcześniej dołączy, bo już 27 powinna być w Polkowicach sierpnia i dołączyć do dziewczyn. I ostatnia Amerykanka, którą podpisaliśmy kilka dni temu, Aisha Sutherland, gracz podkoszowy, który ma zabezpieczyć nam przede wszystkim zbiórki i też w jakimś tam mierze na niej będzie się opierała ta gra ofensywna. Ostatnie dwa sezony spędziła we Włoszech, w Orvieto. Myślę, że może być to ciekawa zawodniczka na naszą ligę.
Na tym ta układanka personalna, jeżeli chodzi o ostateczny kształt składu, jest już zamknięta, czy brakuje, wydaje się, że brakuje jeszcze jednego nazwiska? Znaczy teraz docelowo w przygotowaniach w sierpniu i na obozie będą nas jeszcze wspierały młode zawodniczki z zespołu juniorskiego, a no cały czas z prezesami jesteśmy w rozmowach o jeszcze jednej zawodniczce, no bo no ta wyliczanka jakby gwarantuje nam 9 nazwisk, a no żeby był ten komfort pracy, to dobrze by było, żeby była pełna dziesiątka. Także rozglądamy się, myślę, że tutaj bardziej kierunek europejski dla gracza obwodowego. Ale no tutaj no nie możemy jeszcze na pewno nic potwierdzić ani zapewnić, że taki ruch będzie, bo wszystko to jest zależne od budżetu, którym dysponujemy. Na razie trenujecie na własnych obiektach, 14 wyjeżdżacie na obóz, jak dalsza część będzie przygotowań wyglądała, macie już jakiś plan gier kontrolnych, których zawsze w tym okresie przygotowawczym w poprzednich sezonach było bardzo dużo, jak konstrukcja tego okresu przygotowawczego wygląda w całości? Znaczy jesteśmy 10 dni na obozie, później mamy jeszcze jeden mikrocykl taki po obozie przygotowujący w terenie, ale już z większą ilością na pewno czasu spędzonego z koszykówką i od pierwszego weekendu września, już teraz ciężko mi mówić dokładnymi datami, pierwszy weekend września gramy turniej w Jeleniej Górze, później następne dwa turnieje, to jest turniej w Ostrawie i turniej w Hradcu Kralove, czyli jedziemy do Czech i cały czas jeszcze dopinamy ostatni weekend przed startem ligi, dwumecz, jeden mecz miałby być w Polkowicach i wtedy miałaby się odbyć prezentacja zespołu i drugi mecz rewanżowy z tym samym przeciwnikiem dzień wcześniej albo dzień później, ale to na razie dogrywamy jeszcze z trenerami przeciwnego zespołu szczegóły. Tak realnie oceniając potencjał kadrowy i to, co dzieje się w żeńskiej koszykówce, mam na myśli ruchy kadrowe w innych klubach, to myślisz, że ta drużyna, którą zaczynacie powoli tworzyć, na co będzie ją stać? Znaczy, cały czas tutaj były zbieżne jakby wymagania stawiane czy zadania dla tego zespołu, bo mówiło się na początku o wejściu do play-offów, później o zajęciu miejsca w środku tabeli. Myślę, że możemy przy dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym, w momencie kiedy ten zespół będzie już spójny, walczyć o coś więcej niż piąte miejsce i nie chciałbym tutaj składać jakichś deklaracji mocnych, ale z dziewczynami rozmawiałem i dziewczynom powiedziałem, że ja widzę ten sezon, żebyśmy grali o czwórkę. A co będzie dalej, to wszystko jest zależne od tego, jak inne zespoły zbudują zespół i co ewentualnie od stycznia, jakie ruchy transferowe będą w zespołach, czy być może u nas. Na pewno śledzisz to, co się dzieje w żeńskiej koszykówce w Polsce, no bo musisz śledzić, tak twoim zdaniem jest szansa na to, żeby ten układ, który był wykształtowany przez ostatnie lata, w sensie zespołów, które gdzieś tam decydowały o obliczu tej ligi, on może się zmienić, czy raczej to status quo będzie zachowane również w tym sezonie? Czy myślę, że Wisła personalnie ma w tej chwili najmocniejszy skład, ma bardzo dobrze zbudowany zespół i raczej jest głównym faworytem tych rozgrywek. Ciekawy zespół zbudował trener Hercht w Bydgoszczy. Na pewno handicapem jest tutaj polskie obywatelstwo dla McBride, bo no to zmienia bardzo jakby siłę tego zespołu, bo oprócz McBride, która będzie występowała z paszportem, mogą sobie pozwolić jeszcze na 3 ruchy zagraniczne, także tam jest ciekawy zespół i myślę, że w tej chwili na papierze bynajmniej jest to druga siła. No nie można zapominać o Toruniu, który ma aspiracje euroligowe, ale jeszcze nie wyciekły jakby wszystkie ruchy transferowe, także ciężko oceniać na dzień dzisiejszy siłę tego zespołu. I myślę, że później jest taka zbilansowane kilka zespołów, które będzie walczyć o to wejście do play-offów. Jest kilka ciekawych nazwisk i w Koninie, i Siedlce też jako Beniaminek, ciekawe ruchy transferowe. Kolejny Beniaminek, Lublin, też 3 Amerykanki, także no te
jeszcze postacie zawodniczek zagranicznych są troszkę anonimowe, bo to są zawodniczki po uniwersytecie i do końca nie znamy ich siły, ich umiejętności, ale myślę, że już do grudnia będzie można troszkę więcej określić jakby poziom tej ligi i poszczególnych zespołów. Pierwszy zespół to jest fundament funkcjonowania klubu, ale oczywiście nie zapominamy również o grupach młodzieżowych. No i z tego co wiem, to taka, no dość sporo zmian będzie w zakresie funkcjonowania zaplecza pierwszego zespołu w Polkowicach. Znaczy tutaj już jakby od tamtego roku podjęliśmy takie działania, żeby ten zespół juniorski troszkę bardziej się rozwijał, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji, jak no troszkę jesteśmy w tej chwili, że praktycznie nie możemy za bardzo posiłkować się jeszcze dziewczynami tymi z zaplecza, bo są zbyt młode, żeby jeszcze mogły umiejętnościami dorównywać już tym seniorkom. Także tutaj nad tym cały czas pracujemy. Myślę, że są dwie ciekawe dziewczyny, które już w tamtym roku się wyróżniały i które teraz są wprowadzane do kadry pierwszego zespołu. Doszły do tego dwie obiecujące, utalentowane dziewczyny z okręgu, które mają pomóc w rywalizacji. Także mamy w planach rozgrywki drugoligowe dla tych dziewczyn i rozgrywki juniorskie. Myślę, że poprzez te rozgrywki dziewczyny podniosą swój poziom na tyle, że w przyszłym roku już nie będziemy stali w sytuacji, że nie mamy swoich dziewczyn rodowitych, które mogłyby już uzupełniać skład pierwszego zespołu. W niedzielę koszykarki CCC Polkowice wrócą z obozu w nadmorskim Kołobrzegu. Po powrocie wezmą udział w cyklu turniejów przedsezonowych. Inauguracyjny mecz Tauron Basket Ligi Polkowiczanki rozegrają we Wrocławiu z tamtejszą Ślęzą.